Witajcie, przyjaciele. Witajcie na tym miejscu. Chcę wam powiedzieć o łasce. Łaska. Łaska Boga. To jest niezasłużona przychylność dla każdego. Bo każdy człowiek, który teraz idzie, który teraz tutaj idzie, potrzebuje się odwrócić, potrzebuje się zawrócić, potrzebuje zrobić krok w drugą stronę. Dlatego, że każdy człowiek rodzi się oddzielony od Boga. Każdy człowiek rodzi się z buntem sercu wobec Stworzyciela, wobec Boga. I tylko osobiste spotkanie z żywym Jezusem Chrystusem jest drogą nie tylko do nieba, bo gra nie jest tylko o niebo. Jest to gra o całą pełnię życia, o zbawienie, o wybawienie, o pełnię życia. Jezus Chrystus jest realny. Ja w imię Jezusa Chrystusa ściągam teraz zasłonę swojego umysłu. Ja ściągam zasłonę swoich oczu. Ja teraz modlę się. Ojcze, ja dziękuję Ci za to, że te słowa teraz przenikają ich umysły, przenikają ich serca. Dochodzą do ich głębi. Ja modlę się o to, że Duch Święty Ciebie przekonuje teraz o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. Jesteś przekonywany o tym, że urodziłeś się w grzechu i że potrzebujesz Zbawiciela, że sam nie jesteś Zbawicielem, sam nie jesteś na tronie, ale potrzebujesz siły wyższej. Potrzebujesz siły wyższej, aby wyjść z tego miejsca egocentrycznego ducha i żeby się pojednać z Bogiem. Potrzebujesz Zbawiciela. Ja modlę się, że jesteś przekonywany o tym, że potrzebujesz Zbawiciela. Że bez Zbawiciela jesteś w bardzo niebezpiecznej pozycji. Bez Zbawiciela jesteś w bardzo złej pozycji. Teraz przybliżyło się do Ciebie Królestwo. Teraz przybliżyło się do Ciebie Królestwo. Teraz jest moment, kiedy możesz otworzyć swoje serce i powiedzieć: tak, Jezus, potrzebuję Zbawiciela. Mamy egocentrycznego ducha. Wiem, że mam wiele za skórą, za uszami. Wiem, że mam wiele. Wiem, że kłamię. Wiem, że ćpam. Wiem, że kocham alkohol. Wiem, że kocham się puszczać. Wiem to wszystko. Wiem, że Ciebie nie szukam. Wiem, że jestem oddzielony od Boga. I właśnie w takim stanie, jeżeli przyjdziesz do Zbawiciela, do Jezusa Chrystusa, w takim oto stanie, w stanie człowieka, który jest brudny, w stanie człowieka, który potrzebuje ingerencji Boga, to chcę Ci powiedzieć, że teraz na tym miejscu jest Jezus Chrystus i On mówi do Ciebie. On mówi do Ciebie teraz. On mówi: zawróć z tej drogi. Otwórz swoje serce. Uwierz w proste słowa Ewangelii. Ewangelia mówi, że jeżeli uwierzysz w sercu swoim zastępczą i wystarczającą ofiarę Jezusa Chrystusa, jeżeli uwierzysz w swoim sercu w to, że potrzebujesz Zbawiciela i uznasz Jezusa Chrystusa, uznasz Jego ofiarę, uznasz Jego śmierć i zmartwychwstanie, jeżeli nazwiesz Jezusa Chrystusa swoim Panem, jeżeli powiesz: Jezus, przyjmuję Ciebie, ustanawiam Ciebie jako mojego Pana, zmieniam królestwo, wychodzę z królestwa ciemności, wchodzę do królestwa światłości, oddaję Ci całe moje życie, oddaję Ci panowanie, puszczam tego egocentrycznego ducha. Jeżeli to zrobisz szczerze, to stanie się cud, będziesz zbawiony, będziesz miał pokój z Bogiem, będziesz miał pełnię życia. Modlę się, że te słowa Cię przenikają, że doświadczasz tego, że potrzebujesz Zbawiciela. Każdy człowiek potrzebuje Zbawiciela. Jezus Chrystus jest całkowitą i wystarczającą ofiarą. Ja Go poznałam osobiście. To nie jest żaden kler, to nie są żadne religijne głupoty. On jest żywy, On jest zmartwychwstały. On mówi teraz do Ciebie. On mówi do Ciebie: otwórz swoje serce.
otwórz swoje serce, wezwij imienia Jezus, a On przyjdzie do ciebie. On przyjdzie do ciebie. Kto tutaj jest odważny, żeby podejść i oddać życie Jezusowi? To jest ten moment. To jest Twój czas. To jest Twój moment, żeby powiedzieć: tak, Jezus, potrzebuję Ciebie. Potrzebuję Zbawiciela. Potrzebuję ingerencji Boga do swojego serca, do swojego życia. Ja to zrobiłam ponad 10 lat temu. Mieszkałam w pięknym kraju. Mieszkałam w Australii. Jeździłam sobie na rafę koralową, na wakacje. Miałam fajne, wypasione życie, ale miałam pustkę w sercu. Miałam pustkę w swoim sercu. I wiecie co? Nowe buty, nowa impreza, nowy wyjazd, nowe wakacje nie mogły zaspokoić tej pustki. I co z tego, że pójdziesz na kolejną imprezę? Co z tego, że masz kolejne wakacje? Co z tego, że pójdziesz sobie do galerii? Ale ja znam tą pustkę. Ja znam tą pustkę w sercu. Większość ludzi ma życie, które nie ma celu. Życie, które nie ma sensu. Jest to życie wypełnione tylko egocentrycznymi ruchami i zajawkami. Potrzebujesz powiedzieć: Jezus, przyjdź do mojego życia, przyjdź do mojego serca. Potrzebujesz to powiedzieć. Potrzebujesz otworzyć swoje serce. Potrzebujesz powiedzieć: Jezus, potrzebuję Cię. Jeżeli to zrobisz szczerze, ja to zrobiłam ponad 10 lat temu. Nie byłam żadną zdesperowaną osobą, która coś potrzebowała, ale byłam osobą, która czuła pustkę, pustkę egzystencjalną. Chciałam większego, lepszego sensu życia. Czy życie to jest tylko to, że pójdę do galerii, albo się uchlam, albo sobie poimprezuję, a potem boli głowa po tej imprezie? Ale możesz mieć taką imprezę, że Cię nigdy nie rozboli głowa. Możesz mieć taki super czas z żywym Bogiem, bo kiedy poznaje się Boga, kiedy się Go realnie poznaje, to nie tylko to jest najlepsza impreza Twojego życia, ale to jest naprawdę najlepsza rakieta życia. Nie przechodź obojętnie, przyjacielu. To są najważniejsze słowa Twojego życia. Najważniejsze przesłanie swojego życia. Między Tobą a pokojem z Bogiem stoi Jezus Chrystus. On jest Twoim jedynym przyjacielem, jedynym pośrednikiem. Jedyną osobą, jedyne imię na tej ziemi, przez które możesz być zbawiony. Jedyne imię to Jezus Chrystus. Nie masz nikogo innego, nie masz żadnego pomocnika, żaden rząd, żaden prezydent. Wszyscy Cię mogą zawieść, rodzina Cię może zawieść, przyjaciele Cię mogą zawieść, ale Jezus Chrystus Cię nigdy nie zawiedzie, nigdy. I ja nie mówię o tym niemym Jezusie na krzyżyku, nie ten Jezus, nie ten Jezus. Ja Ci chcę powiedzieć, że On jest żywy, On jest zmartwychwstały. On mieszka dzisiaj w moim sercu, dlatego mówię o Nim, bo to jest jedyna wartościowa rzecz w życiu człowieka. Jedyna ważna rzecz w życiu człowieka. Nie masz nic ważniejszego niż to, gdzie i jak spędzisz wieczność. Gdzie i jak będzie wyglądała Twoja wieczność. A Twoja wieczność może się zacząć dzisiaj. Dzisiaj możesz mieć nowe życie. Życie w Jezusie Chrystusie. Życie tak wspaniałe, że najlepsza Twoja impreza nie równa się cudowi, jakim jest poznanie osobiste Jezusa Chrystusa. Wezwij Jego imienia. Powiedz: Panie Jezu, jeżeli ona mówi prawdę, to ja chcę Ciebie poznać. Ja chcę Ciebie doświadczyć. Ja chcę doświadczyć Twojej dobroci. Ja chcę przeżyć Twój cud. Twój cud. Powiedz: Panie Jezu,
Powtórz za mną. Jezus Chrystus, Yeshua HaMashiach, Jezus, Jezus, Jezus. Jesteś piękny, jesteś dobry. Jesteś jedyną, najpiękniejszą rzeczą w życiu każdego człowieka. Jesteś skarbem, Jezus. Ja się modlę, człowieku, że przeżywasz, jaki dobry jest Bóg. Ja się modlę o Ciebie, wstawiam się o Ciebie teraz, że przeżywasz. Aba. Przeżywasz to, że On Ci przebaczył. Bo bez Jezusa Chrystusa nigdy nie doświadczysz przebaczenia i nigdy nie doświadczysz pokoju z Bogiem, a nie ma nic bardziej wartościowego niż pokój z Bogiem. Wezwij imienia Jezus dzisiaj. Niech te słowa nie dadzą Ci spać. Niech te słowa wejdą głęboko w Twoje serce. Niech te słowa są jak dźwięki, które dźwięczą Ci do końca Twojego życia. Duchu Święty, przekonaj ich o grzechu, o sprawiedliwości, o sądzie, o tym, że idą szeroką bramą. Ja otwieram ich oczy, ja otwieram ich uszy, ja zrywam zasłony z ich umysłu. Dziewczyny, cześć dziewczyny. Ja mówię tutaj o osobistym poznaniu Jezusa Chrystusa. Cześć. Cześć. Mówicie po polsku? Nie. Mówicie po polsku? Przyjaciele, to jest poznanie osobiste żywego Jezusa Chrystusa. To jest cel życia każdego człowieka. Cel życia każdego człowieka. Bez Jezusa Chrystusa każde życie jest totalnie bez sensu. Totalnie pozbawione sensu. Cześć. Dobry czas? Masz dobry czas? Widzicie, czy się imprezę? Nie? Chcę powiedzieć o tym, że możesz osobiście poznać Jezusa Chrystusa. Ja się mówię o to, że macie osobiste spotkanie z żywym Bogiem. Amen.